ostatnie dane potwierdziły, że polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Tempo wzrostu w drugim kwartale, już po tych takich bardziej dokładnych danych, zostało utrzymane na poziomie blisko 4%. No i potwierdziło się to, że cały czas taką główną maszyną napędową polskiej gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna. Ona nie tylko utrzymała bardzo silne tempo wzrostu z pierwszego kwartału, wręcz przyspieszyła, sięgając prawie 5% rok do roku i odpowiadała za zdecydowaną większość wzrostu gospodarczego. Natomiast czynnikiem, na który chyba najmocniej wszyscy patrzymy, jest to, co się dzieje z inwestycjami, czyli z tym takim, z taką naszą piętą Achillesa z zeszłego roku. No i widać i w tych danych za pierwszy kwartał, i w danych za drugi kwartał, że powoli, bo niestety powoli, ale idzie ku coraz lepszym wynikom. O ile w pierwszym kwartale mogliśmy powiedzieć, że inwestycje już nie umniejszają wzrostu, to w drugim kwartale już minimalnie, ale jednak do tego wzrostu się dołożyły. Pierwszy raz od 5 kwartałów dynamika inwestycji była dodatnia. Ona trochę rozczarowała, bo zakładaliśmy, że będzie silniejsza. Niemniej ona, jakby to, co jest najważniejsze, to że te dane za drugi kwartał i powrót inwestycji do wzrostu potwierdzają oczekiwania, że z każdym kolejnym kwartałem ten komponent wzrostu gospodarczego będzie coraz silniejszy i będzie coraz istotniej wspierał ostateczne wyniki gospodarki. Co to znaczy dla przyszłości? Z jednej strony widzimy, że konsumpcja pozostaje bardzo silna, bardzo wysokie, historycznie wysokie nastroje konsumentów pozwalają wierzyć, że pomimo tego, że efekty bazy związane z wprowadzeniem programu 500+ będą wygasać, to siła konsumpcji jednak będzie wciąż taką ostoją, czynnikiem mocno stabilizującym wzrost gospodarczy. I do tego będziemy dodawać sobie z kwartału na kwartał coraz silniejsze inwestycje. Może nie możemy o tym jeszcze mówić w przypadku przedsiębiorstw, ale na przykład w sektorze publicznym po aktywności inwestycyjnej samorządów już widzimy, że to się dzieje. Mamy cały szereg takich wskaźników, które możemy traktować jako wskaźniki wyprzedzające, które zapowiadają, że inwestycje prywatne też są na ścieżce do coraz szybszego wzrostu. Jeżeli będziemy patrzeć na nastroje firm, jeżeli będziemy patrzeć na wartość kosztorysową inwestycji, czyli to, co firmy same deklarują odnośnie swoich planów już zabudżetowanych, budżetowych nakładów inwestycyjnych, jeżeli będziemy patrzeć na takie wskaźniki wyprzedzające, jak na przykład kondycja branży leasingowej, która jest bardzo dobrym papierkiem lakmusowym dla nastrojów inwestycyjnych tych mniejszych i średnich firm, no to jakby te wszystkie wskaźniki pokazują tylko jeden kolor, zielone światło, co oznacza, że ta aktywność inwestycyjna sektora przedsiębiorstw w krótkim horyzoncie zacznie podążać za coraz wyższą aktywnością inwestycyjną, na przykład sektora samorządowego.